że spokojnie, tak. jesteś gdzieś tam daleko, w tle, okay. Wcale cię nie widać. Aha, to dobrze. Dobra, no to cześć, nazywam się Alicja Bartyka-Rybak. Cześć, Darek Jurkowski. Jola Mazurkiewicz. Może jak to się zaczęło? Samo bieganie czy grupa Bychawa Runners? I bieganie od początku, od prehistorii, bo było jajo. Na początku był zamysł i były marzenia. Zaczynasz to. Znaczy tak, Bychawa Runners powstała rok temu. Na biegu bieg tropem pilczym. Wtedy z Darkiem się poznaliśmy i jeszcze z jednym kolegą postanowiliśmy stworzyć grupę biegową. Kiwaj, że potwierdzasz. Dokładnie. Tak było. Tak było. Sam początek biegania to ja biegam od 3 lat. Zaczęło się od problemu z kręgosłupem, więc lekarz podpowiedział, że warto było zacząć jakąś aktywność fizyczną. Najłatwiej było zacząć biegać, także zacząłem od biegania. No i tak zostało przez 3 lata. Biegałem sobie sam. Biegałem sam, później zacząłem jeździć na zawody. Później przy okazji właśnie biegu tropem wilczym w Bychawie poznałem Jolę, Jarka Sobkowicza, którego dzisiaj nie ma. I tak stwierdziliśmy, że fajnie byłoby pobiegać razem w Bychawie. No i tak się zaczęło. Jedno spotkanie biegowe, drugie i tak trwa do dziś. Na przykład 4 miesiące temu Darka żona, Sylwia, zachęciła mnie, zmotywowała i właśnie jestem teraz z nimi. Także cały czas działają, są aktywni. Ci właśnie założyciele, ojcowie, założyciele. Przede wszystkim to jest pasja i ta cała miłość do biegania, ona tak się zarasza, przychodzi z jednej osoby na drugą. Niektóre osoby patrzą na nas i też zaczynają biegać, później przychodzą do nas. I tak się mnożymy. Wcześniej biegaliśmy w innych grupach, głównie lubelskich. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, po biegu tropem wilczym chcieliśmy sobie razem pobiegać po Bychawie. Łatwiej jest tutaj zawsze bliżej Bychawa niż jeździć do Lublina na zawody. Jola w zasadzie już następnego dnia stworzyła na Facebooku grupę, żeby można było łatwiej się dogadać na wspólne treningi, biegi, wyjazdy. No i tak w zasadzie co tydzień ktoś dochodził nowy. Na początku się nie spodziewaliśmy, że to będzie aż tyle ludzi. Zaczynaliśmy od 3 osób, później było 5, 8, 10, no teraz biega z nami już tam blisko 20 osób. 23 osoby. 23 osoby ostatnio. A jak wpadliście do wody? To Darek wpadł do wody. Jako pierwszy. Jako pierwszy, tak. No zbierałem się do tego od roku. Już w tamtym roku w zasadzie już byłem nad wodą, chciałem wejść, ale jednak warunki mnie odstraszyły. No w tym roku postanowiłem, że się zdecyduję. Kolega, który jest morsem już od kilku sezonów, ułatwił mi sprawę, zaciągnął mnie, mówi: przyjedź, zobaczysz, jak ci się nie spodoba, to ty nie musisz wchodzić. No i tak się zaczęło raz. Później wpadliśmy na pomysł, to było w Krasnymsztabie, później wpadliśmy na pomysł, czego tego nie zrobić w Bychawie, skoro mamy też zbiornik wodny. No i impuls, chyba nie myśleliśmy za bardzo, czy to wypali, czy nie. Myśleliśmy, że w ogóle będzie 50 osób, nie więcej, jeżeli chodzi o morsowanie. No, regularnie przychodzi ponad 15 w tej chwili, także też się cieszymy. Oficjalne, powiedzmy, morsowanie było około 25 osób. To jak na Bychawę na pierwszy raz, to jest rewelacja. Kto zaprojektował koszulki? To razem. Wspólnie. Wspólnie. To jest taki znak rozpoznawczy, jak jeździmy razem na zawody, to jesteśmy widoczni wtedy. Tak, właśnie na zawodach jest bardzo dużo grup biegowych i pierwszym takim zamysłem było, żebyśmy właśnie w jakiś sposób się wyróżniali, przynajmniej kolorystycznie. Tym bardziej, że na początku byliśmy bardzo małą grupą, także chcieliśmy się wyróżnić jakoś na tle innych. Czy macie już jakiegoś sponsora? Nie. Póki co to zostaje typowo amatorskie. No, sponsoring to jest chyba cięższy temat, przynajmniej przy takich amatorskich małych grupach biegowych. Aczkolwiek gdyby się ktoś zgłosił, to zapraszamy do współpracy. Promujecie Bychawę bardzo ładnie. No, mamy nadzieję, że tak to jest odbierane i w Bychawie, i wśród mieszkańców. Występujemy na wielu zawodach. I w Lublinie, i poza Lublinem.
Także teraz będziemy startować w Warszawie. Startowaliście już w Warszawie. Proszę opowiedzieć o Warszawie. To znaczy tak, część naszej grupy startowała w półmaratonie warszawskim w tamtym roku. Magda z Piotrkiem, bardzo świetne wyniki osiągnęli. A w tym roku mieliśmy okazję wbiegać na schody. Wieżowiec Rondo 1 obok. Aczkolwiek na Pałacu Kultury też są biegi. No, być może następnym razem się uda. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Warszawę, to 14 kwiecień maraton. Szykujemy się na maraton. 4 osoby z Behavi Runners będą brały udział w maratonie warszawskim. Podejrzewam, że kilkadziesiąt medali to już posiadacie, co najmniej. No, ja z tamtego roku mam 18. Z jednego roku. Także tak, to już dwucyfrowe wyniki, jeżeli chodzi o medale. A grupowo to pewnie w kilkaset idzie. To tylko puchary liczymy. Tak. No, medali jest tak dużo, że tego nie liczymy. Puchary są ciut cenniejsze. No ciężej dostać. Ciężej zdobyć. Bardziej. Jasne, głównie uczestnictwo, zabawa, atmosfera, ludzie, których spotykamy na zawodach. No już powoli staje się to pewną turystyką biegową, że ludzie jeżdżą nie tylko na te zawody w Lublinie najbliżej, ale również dalej, czy na drugi koniec Polski, czy nawet za granicę. I w czasie takiego biegu jeszcze spędzają weekend czy tydzień w jakiejś miejscowości i zwiedzają. Czyli po biegu zorganizowaliśmy takie spotkanie dla całej grupy. Mieliśmy tort, czy jakieś tam takie wspólne spędzenie. Tego czasu razem. Wątpię, żeby mężczyźni by pomyśleli o zakupie tortu i... Pomyślał mężczyzna! Właśnie będziemy musieli pana zaskoczyć, bo to mężczyzna, aczkolwiek to jest trzeci kolega, Jarek. Dziękujemy, to on głównie był... Tak, był inspiratorem tej akcji, tak. Będzie kolega Jarek. Nie, bardzo się uzupełniamy w grupie, także... No póki co to jest funkcjonuje. Bardzo rodzinna atmosfera i fajnie jest, fajny klimat. Wydaje mi się, że tutaj taką największą rolę właśnie mają te wspólne treningi, ale i wspólne wyjazdy. To bardzo tak jednoczy grupę. To, że trzymamy się razem, razem się wspieramy. Wszyscy coś od siebie dostajemy. Dzielimy się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Ci, co przychodzą, nigdy wcześniej nie biegali. Mogą porozmawiać, dowiedzieć się czegoś. Jest im łatwiej wystartować na pewno. Już to tutaj Ala dołączyła do nas niedawno. Tak. Może więcej powie, jak to było zderzenie z grupą. No właśnie, to było tak, że no całkiem stało się to w szkole, tak? Tutaj żona Darka zachęciła mnie do tego, żebym wystartowała. I co najlepsze, 3 razy do mnie przyjeżdżała. Co trening wiedziała, że ja tak jakby nie mogę wystartować, że trzeba mnie zmotywować, powiedzmy to w ten sposób. No i udało się. W końcu pojechałam. Okazało się, że jest bardzo są fajni ludzie, mili. No i zależy im, żeby ta grupa się rozrastała, a to jest ważne, tak? Od razu się to czuje, że ma się to wsparcie. Także no. To było tak. Jeżeli chodzi o czysto sportowe plany na przyszłość, to najbliższy bieg mamy w Puławach. Wystąpimy większą grupą, też blisko 20 osób. A później już chyba najbliższy, większy wyjazd mamy w Warszawie, maraton warszawski. Większą grupą. No fajnie bardzo. Czego mam życzyć? Formy, tak, dalszego zapału do biegania. Niech grupa się rozrasta tak właśnie, jak się rozrasta. Żeby grupa rosła. Tak, no i to chyba najważniejsze, jak największej frekwencji na treningach. No oczywiście zapraszamy wszystkich na wspólne treningi. Spotykamy się w każdy piątek o 18:30. Ewentualnie prosimy śledzić nasz profil na Facebooku czy Instagramie. Tam w razie jakichś zmian to będziemy informować na treningach.